Cześć, witam bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze? Tym razem geometria trójkąta. Zapraszam. Na to nasze spotkanie wybrałam właśnie zadania, które pojawiły się w arkuszach maturalnych w poprzednich latach. Spotkasz tutaj zadanie zarówno z trójkątem prostokątnym, jak i równobocznym. Będziemy analizować podobieństwo trójkątów, ale przede wszystkim będą również te najtrudniejsze, te ukochane zadania na dowodzenie. A więc zapraszam gorąco do rozwiązywania zadań razem ze mną. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 15 za 1 punkt. Dany jest trójkąt o bokach długości. 2 pierwiastek z 5, 3 pierwiastek z 5, 4 pierwiastek z 5. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości. I mamy tutaj 4 odpowiedzi, jest to zadanie testowe. Pierwsza odpowiedź 10, 15, 20, druga 20, 45, 80. Trzecia pierwiastek z 2, pierwiastek z 3, pierwiastek z 4. I czwarta odpowiedź pierwiastek z 5, 2 pierwiastki z 5 i 3 pierwiastki z 5. W tym zadaniu jest informacja na temat tego, że te trójkąty mają być podobne. Otóż przypomnijmy sobie, kiedy trójkąty są podobne. Trójkąty są podobne wtedy, kiedy mają takie same kąty, a stosunki odpowiednich boków są równe. Czyli teraz tak, gdybym ja tutaj narysowałam dwa trójkąty, które zakładam, że są podobne. Pierwszy trójkąt to wzięłam z treści, był podany o bokach 2 pierwiastek z 5, 3 pierwiastek z 5, 4 pierwiastek z 5, a drugi trójkąt ja mam wskazać, który z tych czterech jest do niego podobny. A więc zaznaczę boki A, B, C literkami i teraz, żeby były te trójkąty podobne, musi zachodzić taka zależność, że ten mój bok A do tego odpowiedniego boku, czyli 2 pierwiastek z 5, musi być taki sam jak ten mój bok B, do tego 3 pierwiastka z 5 i musi być taki sam jak ten mój bok C do tego mojego boku 4 pierwiastki z 5. Musi zachodzić odpowiedni stosunek, czyli stosunki odpowiednich boków, długości odpowiednich boków mają być równe. I pamiętaj, jeżeli tutaj widzisz, że ten jest bok najkrótszy, ten jest średni, ten najdłuższy, to tutaj musisz odpowiednio podstawiać, czyli najkrótszy, średni, najdłuższy. No to spróbujmy. Jest to zadanie takie, że trzeba po kolei sprawdzać odpowiedzi. A więc na razie spróbujmy przeanalizować odpowiedź A. Czyli jeżeli ja pod A podstawię 10, będę miała nad 2 pierwiastek z 5, wyliczę ile to jest. Oczywiście skróci mi się dwójeczka z dziesiątką, będę miała 5 nad pierwiastek z 5. Usunę niewymierność tutaj, czyli mnożę przez pierwiastek z 5 i licznik i mianownik. I będę miała 5 pierwiastków z 5 nad 5. Oczywiście piątki mi się skrócą, wyjdzie pierwiastek z 5. Czyli stosunek A, czyli boku tego A do 2 pierwiastki z 5 jest taki, wynosi pierwiastek z 5. No to biorę teraz kolejny bok, czyli teraz będziemy 15 podzielone przez 3 pierwiastki z 5. Biorę średni bok ze średnim bokiem. To skracam. Tu będę miała przez 3 to będę miała 1, tu przez 3 będę miała 5. I mamy 5 nad pierwiastek z 5. A więc już widzimy, że będzie to samo, bo jak ja tutaj usunę niewymierność, mamy identyczne tutaj rozumowanie, więc od razu napiszę pierwiastek z 5. No i teraz ostatni bierzemy sobie, czyli C, najdłuższy bok, no to u mnie jest 20. No to 20 nad 4 pierwiastki z 5, to się równa. Znowu skrócę, czyli tu mam przez 4 to jest 1, tu przez 4 to jest 5. I znowu mamy 5 przez pierwiastek z 5. Oczywiście odpowiednio rozszerzam, żeby usunąć niewymierność, wychodzi mi też pierwiastek z 5. Jeżeli wyszły takie same stosunki, to znaczy, że te trójkąty będą oczywiście podobne. Więc odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową i wtedy ja już nie muszę sprawdzać kolejnych odpowiedzi, ponieważ na maturze podstawowej jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Zdarza się, że będzie to pierwsza odpowiedź. No więc wtedy mam już zaoszczędzony czas i mogę przejść do kolejnego zadania maturalnego. Zadanie numer 2, sierpień 2014, zadanie 30 za 2 punkty. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC jest większe od BC. Na bokach AC i BC tego trójkąta brano odpowiednio takie punkty D i E, że zachodzi równość, że CD równa się CE, oczywiście długości. Proste AB i DE przecinają się w punkcie F, Patrzmy tutaj rysunek nasz. Wykaż, że miara kąta BAC równa się mierze kąta ABC minus 2 razy miara kąta AFD. Jest to zadanie na wykazywanie, zadanie dowodowe za 2 punkty na maturze. I tak, takie zadanie dowodowe rozwiązujemy w 3 etapach. Pierwsze to jest założenie. I teraz tak, założenie to jest to, co jest dane w zadaniu. Jak widać, co jest podane? Jest podany rysunek, który ja oczywiście tutaj postarałam się przerysować. I mamy podane, że AC, długość tego boku AC, jest większa od długości boku BC. No zgadza się, że AC na moim rysunku jest troszkę dłuższa od BC. Dalej, że CD ma taką samą długość jak CE. Zaznaczmy to na naszym rysunku. CD jakaś długość X i CE to jest też długość X. Ja to zaznaczę, że to jest moje X. Dalej, proste AB, jak widzimy, i proste DE przecinają się w punkcie F. No to, jak widać na rysunku, wykażę, czyli teraz teza, mam wykazać, że miara kąta BAC jest równa mierze kąta ABC minus 2 i miara kąta AFD. I naszym zadaniem jest oczywiście przeprowadzić dowód. Ja dowód będę tutaj po tej stronie przeprowadzała, ale zanim przejdę do dowodzenia, chciałabym teraz wprowadzić pewne oznaczenia. Ze względu na to, że ja osobiście wolę nazywać kąty alfabeta, gamma, aniżeli BAC. No to zastanówmy się, kąt BAC, popatrzmy, BAC to jest ten kąt, ja go nazwę alfa, zaraz to zapiszemy. Dalej, kąt ABC. Kąt ABC nazwiemy sobie tutaj beta oraz dalej kąt AFD, czyli kąt A, F i tu D nazwę sobie kątem gamma. I to wszystko muszę napisać w założeniu, czyli kąt BAC, jego miara to będzie alfa, dalej kąt u mnie ABC to jest oczywiście beta, jak widać na rysunku, i dalej miara kąta AFD to jest gamma. Czyli ja mogę moją tezę zapisać troszkę inaczej, że moje alfa, piszę to pod tezą, moje alfa to równa się beta minus 2 gamma. Czyli ja mam wykazać, że zachodzi taka zależność, że kąt alfa mogę przedstawić jako kąt beta, odjąć 2 razy kąt gamma. No więc spróbujmy oczywiście tutaj też tym się zająć, czyli spróbujemy to udowodnić. Oczywiście pasowałoby zacząć od tego, od trójkątów. Widać, że to będzie zadanie dotyczące kątów. Podane jest, że to jest trójkąt równoramienny. Jest to rzecz bardzo ważna, ponieważ jak trójkąt równoramienny, to pewne kąty są równe. Ten i ten. Zatem mogłabym te kąty potraktować sobie jako kąty równe, ale jak zapiszemy? Może tak. Tu jest kąt alfa, tu jest kąt beta, więc ten u góry przy wierzchołku C będzie od sumy miar kątów w trójkącie 180 stopni, mam odjąć te 2. Czyli ten u mnie kąt, ja go tutaj zaznaczę, kąt ACB to będzie od 180 stopni odjąć moje alfa i odjąć moje beta. To jest ten kąt właśnie, który analizujemy. Mogłabym tutaj wprowadzić niewiadomą literkę, ale może było za dużo tych literek, więc zostawmy, że to teraz zajmowaliśmy się tym kątem tutaj. No to skoro tak, to te kąty, prawda, są równe, więc gdybym teraz ja zapisała sobie, że tutaj niech będzie jakaś delta i tu będzie jakaś delta, bo są równe, czyli ja zapiszę, że kąt CDE jest równy kątowi CED, równa się delta, wprowadziłam kolejną literkę i teraz mogę zapisać, że w tym trójkącie suma kątów wynosi 180, czyli 180 minus alfa minus beta, to jest ten kąt u góry, który tutaj mam policzony, prawda? Tylko nie nazywałam go. Dodać 2 delta, bo tu jest delta i tu jest delta, ma to dawać 180 stopni. Jak widzisz, po jednej stronie i po drugiej jest 180 stopni, więc jak przeniosę, to to mi się odejmie, czyli ja mogę zapisać, że jakbym przeniosła, to tu bym mogę zostawić, że 2 moje delta, to jak przeniosę, to będzie minus alfa się zmieni na alfa, minus beta się zmieni na beta, czyli plus beta. Czyli dochodzę do takiej zależności, że 2 delta to się równa alfa plus beta. No to próbujemy dalej. Popatrzmy sobie tak. Tu mamy delta, a tutaj też jest delta, bo to są kąty wierzchołkowe. Ten z tym są wierzchołkowe. Zapiszmy to, czyli ja tutaj zapiszę kąt DEC, DEC, konkretnie jego miara, jest równy mierze kąta BEF, BEF i jest równy delta. Czyli zapisałam, że ten kąt delta, który oznaczyłam, jest równy temu kątowi, bo są to kąty wierzchołkowe, jak widać na rysunku. Czyli kąt DEC jest równy kątowi BEF, równa się delta. Co nam to daje? Że teraz z kolei ja mogę jeszcze ten kąt rozpisać, bo on jest przyległy z tym kątem. Dlatego zapiszę tutaj, że to będzie 180 stopni minus beta. Ten kącik tutaj będzie. Zapiszemy to, czyli miara kąta FBE, czyli FBE, to się równa 180 stopni minus beta. Jak widać na rysunku, tu było beta, więc tutaj, żeby uzupełnić do 180 stopni, no to piszemy 180 minus beta. I teraz popatrz, co zrobimy. Teraz, jak dodamy, zajmujemy się teraz tym moim czerwonym trójkątem. Jak dodamy te wszystkie kąty, powinno być 180. No to spróbujmy. Czyli tak, 180 minus beta, dodać gamma, dodać delta, to ma dawać 180 stopni. Czyli dodałam te trzy kąty i teraz tak znowu. Znowu mamy 180 i znowu mamy 180. No to jak przeniosę, to mi się oczywiście odejmie. Czyli zapiszemy minus beta, dodać gamma, dodać, a teraz zamiast delty muszę podstawić, prawda? No bo nie będę zostawiała delty, a tu miałam taką zależność, że moje dwa delta to było alfa plus beta. No bo ja tutaj w mojej tezie nie mam żadnej delty, no nie? Więc ja tą deltę muszę wyznaczyć. Więc ja myślę, że z tego sobie wyznaczymy, że nasza delta, jak podzielę przez 2, to będzie alfa plus beta nad 2. Żeby troszkę przyspieszyć, że delta to się równa alfa plus beta i to całość nad 2. Dzielę obustronnie po prostu przez 2. No i to podstawiam. Alfa dodać beta nad 2 i to się równa oczywiście 0. No bo mi się skasowały te 180. No nie podoba nam się to nad 2, prawda? Bo jest mianownik. No to co? No to sobie pomnóżmy obustronnie razy 2, ale wszystko. Czyli tak, tu będę miała minus 2 beta, dodać 2 gamma, dodać. Te dwójeczki mi się skrócą, a więc będę miała alfa dodać beta równa się 0. No to popatrzmy, co ja mam w tej tezie udowodnić, że alfa coś tam równa się. No to co robię? Alfa zostawiam po tej stronie, a wszystko, co nie alfa, przerzucam na drugą stronę. Czyli tak, było minus 2 beta, napiszę 2 beta. Było plus 2 gamma, napiszę minus 2 gamma. Było plus beta, napiszę minus beta. I jak widzisz, ostatnia linijka, 2 beta minus beta to jest beta, a 2 gamma przepiszę. I popatrz, wyszła mi dokładnie taka właśnie teza. Co kończy mój dowód? Udowodniliśmy. Popatrz, wykazaliśmy co? Wykazaliśmy, że ten kąt to jest równy ten kąt minus dwa razy te kąty. Oczywiście mam na myśli miarę tych kątów. Skorzystałam z czego? Że trójkąt równoramienny ma dwa kąty równe. Skorzystałam z tego, że są takie kąty jak kąty wierzchołkowe. Skorzystałam z tego, że są takie kąty jak kąty przyległe. Oraz dwa razy skorzystałam z tego, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. A więc warto naprawdę takie podstawowe rzeczy dotyczące kątów w trójkącie znać i mieć opanowane, bo może takie zadanie pojawi się w arkuszu maturalnym. Zadanie numer 3. Sierpień 2014, zadanie 18 za 1 punkt. W trójkącie ABC poprowadzono prostą równoległą do boku BC, która przecięła bok AC w punkcie E, zaś bok AB w punkcie D. Oraz długość AE to jest 4, długość DE to jest 3, punkt D jest środkiem odcinka AB. Długość odcinka BC jest zatem równa i mamy 4 oczywiście odpowiedzi. Ja zapiszę, jest to zadanie trzecie i teraz tak, przygotowałam dowolny rysunek, dowolnego trójkąta ABC i teraz przepiszę, co jest dane w treści. Na pewno jest podane tak, że długość AE to jest 4, że długość DE to jest 3, następnie punkt D jest środkiem odcinka AB. To jest bardzo ważna rzecz, to jest środek, to skoro środek, to ten kawałek jest taki sam jak ten, nazwę X. No i dalej mam wyznaczyć długość BC I to jest pytajnik. Mam wyznaczyć drugi odcinek ABC. Tylko uwaga, muszę jeszcze poprowadzić tą prostą, która jest równoległa do boku BC. Czyli bok BC jest taki, a ja muszę poprowadzić prostą równoległą, tak żeby przechodziła przez moje D, które zaznaczyłam, że jest środkiem. I tutaj oczywiście było podane, że jest odcinek AE, jest odcinek EC, ten punkt E właśnie dzieli nasz ten bok AC na takie dwa odcinki. I mamy podane, że to jest prosta równoległa. Co ja z tego mogę wywnioskować? Skoro równoległa, to znaczy, że są pewne kąty odpowiadające równej miary. Ten kąt nazwę alfa, to ten też będzie alfa. Dlaczego? Bo są proste równoległe i pewne kąty odpowiadające są równe. Tak samo tutaj kąt beta, no to tutaj też kąt beta. No i popatrzmy, mamy tu jeszcze taki jeden kąt w tym trójkącie małym i zarazem w dużym, którego nie będę oznaczała, ale mam na myśli, że ten kąt jest wspólny. Wspólny dla dużego trójkąta ABC i dla małego trójkąta ADE. Co ja mogę z tego wywnioskować? Oczywiście mogę wywnioskować, że mój trójkąt duży ABC jest podobny do trójkąta ADE. Dlaczego? Dlatego, że wnioskuję to na podstawie cechy kąt, kąt, kąt. Jeżeli trójkąty mają takie same kąty, są na 100% podobne do siebie. Zatem nasze trójkąty są podobne. Co ja z tego mogę wywnioskować? Że pewne stosunki długości boków odpowiadających są równe. No ale najpierw zaznaczmy na rysunku. AE ma długość 4, dalej DE ma długość tutaj 3. I naszym zadaniem jest wyliczyć długość odcinka BC, czyli napiszę, niech będzie Y, żeby łatwiej nam się tutaj zaznaczało. I teraz popatrzmy. Skoro wiemy, że ten mały, czerwony trójkącik jest podobny do tego wielkiego trójkąta, to ja mogę użyć oczywiście tutaj odpowiedniej skali podobieństwa. Zatem bierzemy bok z małego trójkąta, bok w tym wypadku załóżmy X, to jest bok, który leży przy kącie tym wspólnym i alfa, a w dużym trójkącie przy wspólnym i przy alfa leży całe to, a całe to to jest przecież 2x. To się równa, czyli ma się tak jak, teraz bierzemy sobie tak, żeby y wykorzystać, czyli najpierw z małego, pamiętaj kolejności nie możesz zmienić, z małego do dużego, z małego do dużego. Czyli z małego trójkąta bierzemy trójkę, bo nam pasuje, trójka leży przy kącie alfa, beta, a w dużym trójkącie przy kącie alfa i beta leży y. No to ja biorę Y. Co mi popatrz to teraz dało? Dało mi to, że moje X-y mogą mi się skrócić, czyli tu napiszę 1, 1, mogę skrócić i teraz mam 1 druga, to się równa 3 nad Y. Pomnożę na krzyż 1 razy Y to Y, a 2 razy 3 to przecież 6. I mam taką odpowiedź, że odcinek BC ma długość 6. Zobaczmy, która to jest odpowiedź. Oczywiście jest to odpowiedź B. Odpowiedź B i piszę tam długość odcinka BC jest równa po prostu 6. Zadanie czwarte, maj 2017, zadanie 30 za 2 punkty. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm, a jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta. Zadanie czwarte. Mam przygotowany rysunek oczywiście trójkąta prostokątnego i nanosimy. Przeciwprostokątna ma długość 26, to ja zaznaczę. Oczywiście możemy napisać C, to jest 26 cm, bo przeważnie z literką C oznaczamy przeciwprostokątną, a jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Czyli jeżeli ja widzę już, że ta jest krótsza, ta jest dłuższa, to jeżeli ja tą krótszą oznaczę X tak neutralnie, to ta dłuższa będzie X dodać 14. W treści jest powiedziane o 14 cm dłuższa. Czyli o 14, czyli dodać 14. Nie 14 razy, tylko o 14. A jak jest o 14, to znaczy w tym wypadku jak jest większa, no to oczywiście będzie X dodać 14. No i naszym zadaniem jest policzyć obwód naszego trójkąta. No więc przystępujemy. Tutaj jest tak sugestywne twierdzenie Pitagorasa, że nie ma wątpliwości, nie ulega wątpliwości. Czyli pierwsza przyprostokątna do kwadratu dodać druga przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. Oczywiście mam na myśli ich długości. I tutaj pamiętaj, jest konieczny ten nawias. Jeżeli tego nawiasu nie dasz, no to wtedy podniesiesz mi może osobno x, może samą 14, będzie po prostu źle. No to wykonujemy działanie. x do kwadratu dodać. Tutaj wzór skróconego mnożenia, ja go tutaj przypomnę, a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab i plus b kwadrat, czyli x kwadrat dodać, no bo a to było u nas x, 2ab, czyli 2 razy 14 to 28 razy x, 28 po prostu x dodać, 14 do kwadratu, a 14 do kwadratu to jest 196. To się równa 26 do kwadratu, 26 do kwadratu to jest równe 676. No to teraz pasuje wszystko przenieść, czyli tak, już widzę x kwadrat plus x kwadrat to 2x kwadrat, dodać 28x, teraz plus 196 zostanie, a to przenosimy, minus 676 równa się 0. No to dalej, 2x kwadrat dodać 28x minus, jak to odejmiemy, wyjdzie nam 480 równa się 0. Wyszło równanie kwadratowe, ale da się jeszcze je podzielić przez 2, dlatego ja może tutaj już będę pisała x kwadrat dodać 28 przez 2 to 14x minus i 480 podzielone przez 2 to 240 równa się 0. Jest to oczywiście nasze kochane równanie kwadratowe, które rozwiązujemy przy użyciu delty najlepiej. Czyli delta to się równa b kwadrat, czyli 14 do kwadratu minus 4 razy 1 i razy minus 240. Pamiętaj o znakach, dlatego że no, problem najczęściej jest właśnie w znakach. Jeżeli młodzież odpowiednich znaków nie da, no to się pojawia problem. 14 do kwadratu to mamy 196, tu mamy minus i tu mamy minus, co oczywiście w konsekwencji da nam plus. I teraz mamy 4 razy 240, 4 razy 200 to jest 800 i 4 razy 40 to jest 160, czyli mamy 960. No to dalej delta to będzie oczywiście, będziemy mieć tutaj 1100 i będziemy mieć 56. 1156. Jak nie pamiętamy, ile wynosi pierwiastek z delty, od tego mamy na kalkulatorze oczywiście funkcję pierwiastka. No i oczywiście ładnie wychodzi, że ten pierwiastek to jest 34. No i teraz możemy policzyć x1 i x2, czyli x1 to się równa minus b, czyli minus 14, minus pierwiastek z delty, czyli u mnie minus 34 nad 2 razy a, czyli u mnie jest po prostu 2 razy 1. Nie muszę tego nawet liczyć, bo widzę, że tu jest minus, będzie sprzeczność. Jeżeli zauważysz coś szybciej, możesz skomentować sprzeczność, bok nie może być ujemny, no od kiedy to trójkąty mają jedne boki, no nie ma szans. Dlatego też właśnie nie możemy tak napisać. No to teraz minus 14, czyli minus b plus pierwiastek z delty, czyli plus 34 nad 2a, czyli nad 2. Tu będziemy mieć 20 nad 2, czyli to jest po prostu 10. Czyli ja na moim rysunku mogę napisać, że nam wyszło x10, no to ten nasz x plus 14 będzie 24. Zatem obwód naszego, to może u góry napiszę, obwód naszego trójkąta wystarczy dodać boki. Czyli 10 dodać 24 dodać 26, to się równa 20, 40, 50, 60 i to jest wyrażone oczywiście w centymetrach. Pamiętaj, że jeżeli zadanie jest otwarte, wymaga odpowiedzi na maturze i musisz podać jednostkę, jeżeli w zadaniu była podana jednostka. Oczywiście obliczenia robimy bez jednostek, ale na samym końcu odpowiedź trzeba pięknie zbudować i napisać obwód naszego trójkąta wynosi 60 cm. Zadanie numer 5, czerwiec 2014, zadanie 31 za 2 punkty. Dany jest trójkąt ABC. Odcinek CD jest wysokością tego trójkąta. Punkt E jest środkiem boku BC. Rysunek przerysowany jest na tablicy. I teraz jeszcze jest podane, że długość CD jest równa długości DE. Udowodnij, że trójkąt CDE jest równoboczny. Jest to oczywiście zadanie dowodowe, a więc będzie składało się z 3 etapów. Założenie, czyli co jest dane w zadaniu. Po pierwsze, dany jest rysunek i są pewne informacje, które widać na rysunku, ale ja niektóre przepiszę. Czyli jest podane jeszcze, że CD jest takie samo jak DE. Musimy to zaznaczyć na naszym rysunku, że tu jest X i tu jest X. CD jest równe DE. Dalej jest podane, że punkt E jest środkiem boku BC. To jest też informacja bardzo, bardzo ważna. Ja tu napiszę, że równa się X, natomiast napiszę, że to jest środek, czyli zapiszmy, że E to jest środek boku BC. E to jest środek boku BC, tak jest podane w treści, a my mamy udowodnić, czyli teza, że trójkąt CDE jest równoboczny. Czyli co to oznacza, że równoboczny? Po prostu, że ma wszystkie boki równe. Mamy to udowodnić, tu będę pisała dowód, mamy to udowodnić, że ma wszystkie boki równe. Popatrzmy na ten trójkąt CDE, ja go tutaj może zakreślę, CDE. Jak widzimy, na 100% jest on równoramienny, dlatego że to wynika z treści, że ten jest X, ten też jest X. No to teraz dalej, skoro nasz trójkąt, popatrzmy, to jest wysokość, czyli ten tutaj pada ona pod kątem prostym w tą stronę, jak również w tą stronę. Zatem nasz trójkąt CDB, ja to zapiszę, trójkąt CDB jest prostokątny. Prostokątny. To jest bardzo ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że jak znasz własności trójkąta prostokątnego, to zapewne wiesz, że środek przeciwprostokątnej w każdym trójkącie prostokątnym jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie. Czyli ja z tego wyciągnę wnioski, że środek przeciwprostokątnej, czyli nasz punkt E, jak widzimy, jest to środek boku BC przeciwprostokątnej, jest to środek okręgu opisanego na tym trójkącie. Jest to środek okręgu opisanego na tym trójkącie. Tylko dlatego, że jest prostokątny. Gdyby taki prostokątny nie był, nie mogłabym takich wniosków wyciągnąć. Co to dla mnie dalej oznacza? Skoro to jest środek okręgu opisanego, czyli gdybym teraz tutaj opisała okrąg, to popatrz, będę miała taką samą odległość od tego środka mojego S-a, tego środka, prawda, bo środek niech się kojarzy nam z S, to znaczy okrąg opisany przechodzi przez wszystkie wierzchołki. Czyli ta odległość to jest równa długości promienia. Ta odległość jest równa długości promienia. To nas nie dziwi, no bo środek, ale odległość również od tego wierzchołka tutaj też jest równa długości promienia. Ta odległość i ta odległość. Gdybym przyłożyła cyrkiel, opisała teraz okrąg, to faktycznie pamiętasz zresztą, że okrąg opisany na trójkącie to jest okrąg, który przechodzi przez wszystkie jego wierzchołki. A więc odległość od środka do wierzchołka jest taka sama. Zatem popatrz, jak mi wyszło. Tu mam X, a ja mam równe, że to jest R. Czyli ja mogę z tego dalej wywnioskować, że moje X jest równe R. Zatem mój trójkąt DEC, czy też CDE, nie ma znaczenia, ma jakie boki długości? R, R, no i tutaj, mój drogi, też jest R. Wszędzie są R-y. Czyli trójkąt CDE ma boki długości X, które jest równe R, mając na myśli, że R oznacza promień, długość promienia okręgu opisanego na trójkącie. Czyli wszystkie są takie same boki, równe R, a więc trójkąt jest równoboczny. Trójkąt CDE ma boki długości X równe R. No i co kończy nasz dowód? Tutaj nie musimy nie wiadomo jak opisywać, popatrz, zadanie dowodowe, ale jak znamy pewne własności dotyczące trójkąta prostokątnego, to zadanie, które wygląda na trudne, można bardzo, bardzo szybko zrobić. Tylko trzeba mieć ogromną wiedzę. Zadanie 6, czerwiec 2017, zadanie 21 za 1 punkt. Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest równe 1/3 pi do trzeciej. Długość boku tego trójkąta jest równa. Zadanie 6. Ja oczywiście przygotowałam rysunek trójkąta równobocznego, ale tak naprawdę jest to niepotrzebne. Dlaczego? Ponieważ jest informacja taka, że pole koła jest równe 1/3 pi do trzeciej, a naszym zadaniem jest wyznaczyć długość boku trójkąta, czyli no, rysunek może się komuś tylko tyle sprzydać, żeby wiedzieć, co trzeba wyznaczyć. Oczywiście niektórzy rysują teraz okrąg, czyli opisują okrąg na tym trójkącie. Mogę to zrobić, nie muszę, mogę skorzystać z gotowych wzorów. Jest to okrąg opisany, czyli powinniśmy sobie przypomnieć, jak okrąg opisany, to jaki był wzór na jego promień. Otóż to było duże R i jak nie pamiętasz, możesz zajrzeć do tablic matematycznych i tam znajdziesz 2/3 H. A z kolei H też znajdziesz w tablicach, jak nie pamiętasz, a pierwiastek z 3 nad 2. Będzie nam to potrzebne w pewnym momencie. Ale zacznijmy od pola koła. Pole koła uczyłeś się już w szkole podstawowej, że wzór na pole koła to jest pi r kwadrat. To się równa 1/3 pi, w tym wypadku do trzeciej. Jedynie co pasowałoby tutaj ustalić, że tu mamy małe r, a ja przecież mam okrąg opisany duże R, więc ja lepiej tą wersję tego bym zapisała, jeżeli bym zaznaczyła, że tam jest duże R, czyli ja tutaj zmienię na duże R, chociaż tak naprawdę nie ma to znaczenia. Jest to zadanie testowe. Mamy wybrać z 4 odpowiedzi jedną, więc jak sobie oznaczysz literki nie ma znaczenia, ale żeby wszystko się zgadzało, specjalnie zmieniam na duże R. Chociaż intuicyjnie każdy pisze pi r kwadrat z małym r. Dobrze, no to tu jest pi, podzielmy przez chociaż jedno pi. Czyli będzie r kwadrat równa się 1/3, pi zostanie mi w kwadracie, no bo jedno się pi skasowało. No to co robię? No to teraz pasowałoby mi to spierwiastkować, no żeby r wyznaczyć, nie? No to teraz r to będzie, i tak, uwaga, muszę wszystko po kolei pierwiastkować. Czyli tak, jak spierwiastkuję jedynkę, to mam 1. Spierwiastkuję trójkę, no do niczego ta trójka, no to muszę napisać pierwiastek z 3, no bo nie jest za ładnie spierwiastkować to. No i spierwiastkuję pi kwadrat, no to to jest ładnie, bo kwadrat z pierwiastkiem się skróci, zostanie samo pi. Czyli mam r to się równa 1/3 pi. No żeby było ładnie, to mnożę sobie licznik i mianownik przez pierwiastek z 3 i zapiszę tobie 1 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 3, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to oczywiście 3, czyli pierwiastek z 3 na 3 i na środku sobie mogę napisać pi. Co mi to teraz dało? Że ja teraz będę wykorzystywała ten wzór, czyli będę tutaj w odpowiednie miejsce podstawiała za era. No takie nie za ładne, bo z pi, ale co mamy zrobić? Pierwiastek z 3 nad 3 pi to się równa... Pierwiastek z 3 nad 3 pi to się równa 2/3 h. Co dalej zrobimy? Pasowałoby pomnożyć obustronnie razy 3, bo zarówno tu jest mianownik 3 i tutaj też. Będzie nam się lepiej to przekształcało dalej. Czyli zostanie mi pierwiastek z 3 pi, to się równa, a tu mi zostanie 2h. Po prostu ta trójka się skróci i ta też się skróci. Wymienię strony, będzie się lepiej zapisywać. Może tu będę pisała, czyli 2h to jest pierwiastek z 3 pi. Podzielę przez 2 i dostanę, że moje h to jest pierwiastek z 3 pi nad 2. Zadanie niby proste, a troszkę jednak trzeba poprzekształcać. I teraz pod h znowu podstawię z tej zależności podstawię a pierwiastek z 3 nad 2 to się równa pierwiastek z 3 pi nad 2. Popatrz jak pięknie wyszło, że jak pomnożę znowu razy 2, to ta dwójka z tą dwójką i tutaj nam się skasuje, czyli zostanie a pierwiastek z 3, że to jest pierwiastek z 3 pi. No to teraz tu jest pierwiastek z 3, tu pierwiastek z 3, czyli podzielę przez pierwiastek z 3, to jak tu podzielę zostanie a, tu podzielę przez pierwiastek z 3 zostanie pi. Czyli dochodzę do wniosku, że moje a wyszło równe pi. I taka oczywiście odpowiedź jest to odpowiedź B. Wiele osób miałoby problem, dlatego że w tym zadaniu, ze względu na to, że zazwyczaj długości boków to są albo liczby całkowite, albo w postaci ułamka zapisane, a liczby niewymierne jeszcze nawet się zdarza, tam pierwiastek z 2, pierwiastek z 3, ale bardzo rzadko zdarza się, że długość boku trójkąta to jest pi. Dlatego niektórzy tutaj mogliby z tym mieć problem, że taki wynik wyszedł nie bardzo, że wyszło nam, że długość boku trójkąta to jest pi. No oczywiście pi to jest piękna liczba. To może takie wyjść, jest to liczba niewymierna, ale jak najbardziej wyniki na maturze mogą takie wychodzić. Także nie należy się przerażać, że tak mi nie pasuje wynik, że tak nieładnie wygląda. No, to różnie może być. Raz wyniki są takie, że ładnie wyglądają, raz są takie wyniki, że no nie bardzo, no, ale trzeba się z tym pogodzić. Zadanie numer 7, czerwiec 2017, zadanie 28 za 2 punkty. Dwusieczna kąta ostrego ABC przecina przy prostokątną AC trójkąta prostokątnego ABC w punkcie D. Udowodnij, że jeżeli AD jest równe BD, to CD jest równe 1/2 BD. Otóż zadanie 7 jest to oczywiście zadanie udowodnij, zadanie dowodowe, a więc będzie składało się z 3 etapów. Najpierw założenie. Założeniem jest nasz rysunek plus to, co jest podane w treści. Czyli tak, mamy do czynienia z dwusieczną kąta ostrego ABC. Dwusieczna, jak pamiętamy, jest to półprosta, która dzieli kąt na dwa kąty o równej mierze. Czyli tu będzie alfa, tu będzie alfa. Ja to mogę zapisać, że kąt ABD jest równy kątowi DBC, jest równy alfa ze względu na dwusieczną. Kąt ABD jest równy kątowi DBC, jest równy alfa. Jeszcze co jest podane w treści? Podane jest, że AD jest równe BD. Taka jest informacja, że AD jest równe BD. Teraz co mamy wykazać? Mamy wykazać, że CD jest równe 1/2 BD. Że CD jest równe 1/2 BD. No i oczywiście będziemy przeprowadzać dowód. Tak. Zaznaczę na rysunku na pewno taką informację. Alfa zaznaczyłam, ale muszę zaznaczyć jeszcze, że AD jest równe BD. Czyli na przykład moje AD to niech będzie tutaj X i moje BD niech będzie tutaj X. Zaznaczę w założeniu, że przyjęłam sobie do oznaczeń, że to jest po prostu X i X. Dalej. No to skoro tak, popatrzmy, to co to za trójkąt nam tutaj powstał? Trójkąt ADB jest równoramienny. Równoramienny. Mogę to zauważyć ze względu na to, że mam X i X. Co z tego wnioskuję? Że skoro ten jest alfa, to ten też kąt będzie miał miarę alfa, czyli kąt BAD jest też równy alfa, czyli też ma miarę alfa. Jak tu jest alfa, to tutaj też jest kąt alfa. No to skoro tak, to teraz popatrzmy sobie na ten olbrzymi, wielki trójkąt, na trójkąt ABC. No to dalej wnioskujemy. Trójkąt ABC ma jakiej miary kąty? Ma kąty o mierze i dwukropek 90 stopni. Tak. Następny kąt mamy alfa i następny u góry 2 alfa. A więc mogę zapisać, że jak dodam te wszystkie kąty 90 stopni, dodać alfa, dodać 2 alfa, to wyjdzie mi oczywiście jak w każdym trójkącie 180 stopni. No to tak, alfa plus 2 alfa to jest 3 alfa, a jak 90 przeniosę na drugą stronę, będzie minus 90, czyli będę miała 180 stopni minus 90 stopni, a więc 3 alfa to jest u mnie 90 stopni. Jak podzielę przez 3, dochodzę do wniosku, że alfa, jakie piękne wyszło, popatrz, alfa wyszło 30 stopni. No to skoro tak, to ja już mogę na moim rysunku sobie tutaj zapisać, że tu jest 30 stopni. Tu mam 90, to znaczy, że tutaj, no to nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby stwierdzić, że jest 60 stopni. No to skoro tak, to nasz trójkąt, ten trójkąt BCD, napiszemy sobie trójkąt BCD, jest trójkątem prostokątnym, kątnym, o kątach, i oczywiście widzimy 30 stopni, 60 stopni, 90 stopni. I teraz, jeżeli pamiętasz własności trójkąta 30, 60, 90, to jedna z własności była taka, że naprzeciwko kąta o mierze 30 stopni, czyli u nas to jest ten bok malutki, ten DC, znajduje się bok, który ma długość 2 razy mniejszą od przeciwprostokątnej. A moja przeciwprostokątna w tym trójkącie to to. Czyli ja mogę teraz napisać, że moje DC to jest długość 2 razy krótsza, czyli 1/2 z naszego, tutaj nasze DC to jest 1/2 z naszego właśnie tego, tej przeciwprostokątnej, czyli u nas przeciwprostokątna to jest DB. I popatrzmy, a co mieliśmy uzasadnić? Że właśnie CD to u nas to jest to samo co DC, to jest 1/2 BD, a tu mamy DB. Czyli właśnie co kończy dowód. Tutaj skorzystaliśmy właśnie z własności tego trójkąta. Ja bym mogła napisać, że tu jest 1/2 X. No bo, tak jak powiedziałam, naprzeciwko 30 stopni znajduje się bok 2 razy krótszy od tego. Jak tu jest X, to tutaj 1/2 X. Tylko że, no przeszłam tutaj na takie oznaczenie, skoro tezy już nie zmodyfikowałam. Popatrz, bardzo ciekawe zadanie, w którym wykorzystujemy zarówno informację, że pewien trójkąt, który zauważamy, jest równoramienny, że suma kątów w trójkącie daje 180 stopni, z czego w trójkącie prostokątnym wyszło nam tutaj w tym trójkącie ABC, że mamy 30 stopni, co przekładamy na ten malutki trójkąt, jak widzisz, który jest ważny do analizy, do tej tezy, trójkąt DCB i myślimy sobie, że były takie własności trójkąta 30, 60, 90, z których możemy stwierdzić, że naprzeciwko 30 stopni leży bok, który ma długość 2 razy mniejszą od długości tego najdłuższego boku, czyli przeciwprostokątnej, no a właśnie to mieliśmy wykazać. Na to nasze spotkanie przygotowałam 7 zadań. Starałam się powybierać zadania różnorodne, żeby były i właśnie z trójkątami tutaj podobnymi, i z trójkątami prostokątnymi, i z równobocznym się pojawiło, i wykorzystanie kątów w trójkącie się pojawiło, i trójkąty równoramienne, prawda? Różne informacje, ale były też bardzo cenne zadania na dowodzenie. Zwróć uwagę, trójkąty są bardzo ważne, bo jak opanujesz trójkąty, nie będziesz miał wtedy problemów z czworokątami i nie będziesz miał problemów większych ze stereometrią. Dlatego geometria trójkąta bardzo ważna rzecz w przygotowaniu do matury. Ja myślę, że to spokojnie wystarczy. Jeżeli Ci się podobało, oczywiście zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Do zobaczenia!